gotowa kamera, magnetosłuchawki. Jaki będzie po nas ślad? Co zostanie, a co zginie? Tysiąc zalet, milion wad. Biały ekran w pustym kinie. Beczką śmiechu jest ten świat. Szczypta życia pod chmurami. Bilans zysków, bilans strat. A my ciągle dorastamy. Kiedy przed pół roku temu był moim gościem tutaj pan Cezary Morawski i tak sobie wspominaliśmy. Pozdrawiam Cezarego Morawskiego serdecznie. Który teraz już jest we Wrocławiu? Tak. No, opuścił nas. No właśnie, ale tak wspominaliśmy, że nam wiem, na wspomnienia serialu, który jest niestety zapomniany i nie wiem dlaczego, i pan wyjaśni, dlaczego jest zapomniany. Mówicie o Dorastaniu. Oczywiście, Dorastanie, 87 rok, produkcja. No ja nie wiem, no przez te wszystkie lata ja nie widziałem w jedynce, w dwójce tego serialu. Nie. Pancernik widziałem, Stawkę widziałem. On chyba był jakoś tak... Drugie nocy. Może tak, na pewno emisja była powtórna, ale dosyć późna. No Dorastanie to jest taki serial, który jakby to jest taki odwrócony 40-latek. Nie ma tam jednego bohatera, mówi o rzeczywistości, która nas dotyka, ale w sposób taki dosyć poważny. Nie? O rodzeniu pewnej się tam świadomości w społeczeństwie, o przemianach, które następują i tam będą następować. No to tak sprytnie zostało pokazane, że jest trzech chłopaków, jeden jest inteligentem, drugi chłopakiem, a trzeci chłopem. Zieliński zagrał chłopaka jak inteligenta, a zupełnie bez sensu. Był zbyt mądry, ale nie o to chodzi. To wszystko jakoś tak się... No i nie wiem dlaczego ten serial jest powtarzany, bo może, nie wiem, telewizja nie ma na tantiemy. Może tak. Może? Może. Głupio to jakoś wyszło dzisiaj. Tak się czuję, jakbym to ja nie miał roboty. Ale wiesz, Tadziu, ja nie rozumiem, dlaczego ty chciałeś to swoje, a nie to, do czego cię namawiali. Kiedy mi nie chodzi o samą pracę, tylko o jej sens, rozumiesz? Cześć. Tadziu, a może wpadłeś do mnie? Wódki się napijemy, co? Dzielnica. Robaka. No, ale zagrał pan robotnika, takiego, który walczy o prawa robotników i tam strajki organizuje w fabryce. I jak pan właśnie jak wspomina tamtą rolę? To taka trochę rola jak, nie wiem, Wałęsa. Nie, przesadę. To 86 rok, jak myśmy to robili, mieliśmy już takie doświadczenia wszystkich strajków i wiemy, co się działo w Polsce. No i trzeba było zrobić taką, no to taka kalka, taka mocno zarysowana postać człowieka, no ale tak to było napisane. Ja nie, jakby nie miałem nic, nie sobie tej świadomości, że to jest za ostro, no. I można było walczyć o coś fajniejszego. No ale tak żeśmy zrobili. A może dlatego ten film nie, ten serial nie jest powtarzany, bo może ma są, może tam są jakieś takie błędy właśnie w planie autorskim. Tak. Uważam, że wyrzuconym robotnikom dzieje się krzywda. I że trzeba ją jak najszybciej naprawić. Skoro władza i czynniki oficjalne tego nie robią, musimy robić to my. Widzę, że niewiele skorzystaliście z naszej poprzedniej rozmowy. Umocniłem się w przekonaniu, że nie ma ludzi nieomylnych i że bez dyskusji niczego nie da się załatwić. To co? Podziękujemy towarzyszowi. Tak. Oczywiście. Dyrekcja wyliczyła, że takie normy mają być. I trzeba to wykonać, nie dyskutować. Myśmy też wyliczyli i wyszło nam, że to jest chwyt za gardło. Idziemy, chłopaki, do dyrekcji. Trzeba było tam od razu.
Pan o czymś zapomniał, panie przewodniczący. Rolą Rady Zakładowej jest bronić przede wszystkim interesów załogi. Po to was wybrano, jeżeli w ogóle można to nazwać wyborem. No. Wy mnie tu braniach nie obrażajcie. Znalazł się nauczyciel. Pan się i tak niczego nie nauczy. Ale to na pewno nie ma błędu w czołówce tego serialu, bo jest niesamowicie oryginalna. Znaczy, też jest kalką popularnego wówczas teledysku. Ach, tak. Wszyscy aktorzy zaśpiewali. Tak. Była taka piosenka We Are The World. Tak. I a to że... Przemek Wintrowski napisał tę piosenkę. Przemek Wintrowski. Lepiej zaczynał się, jaki będzie ponad ślad. Jaki będzie ponad ślad, co tam przy miejscu zostanie. To naiwne dosyć było, ale tak jak przyjrzymy się, jakbyśmy tak przeanalizowali wszystkie słowa piosenek tych topowych, które okupują listę przebojów, to generalnie to umówmy się, to literacko to są nędzne rzeczy, oprócz uszanowania dla naszego laureata, Bob, pozdrawiam cię serdecznie, odezwij się w końcu odbyczne, nie przekaż. Więc no, dziwne słowa, ale no, proste i takie oddające jakby no, te czasy, które tam były. Trzeci dzwonek i kurtyna, trzeba żyć, musisz żyć, przedstawienie się zaczyna, jesteś aktor, jesteś nic, cyrki, teatr, brawa, finał, końca brak. Jesteś aktor, jesteś wic. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, tak. Bo nie wiem, czy pan pamięta taki godzina był. Pan był pierwszym moim filmem, ważnym, ale też taki film Wielki Bieg. A, Wielki Bieg. No, Wielki Bieg, przede wszystkim. A zaraz po Wielkim Biegu, to był 80. rok. Stanie wojenny? To było przed stanem wojennym. Też przed stanem wojennym zaczęliśmy robić taki serial. Który nazywał się też serial, też zapomniany. Ale on cholera powtarzany. Zawsze w telewizji Polonia jest powtarzany coraz częściej. Być może dlatego, że zmieniła się władza. Ukłony dla pana prezesa Polskiego. Ty mi tu nie o koniach. Nie po to przyszedłem. Zaśkę już masz. Czego jeszcze chcesz? Ułożyć się z tobą chciałem po dobroci. Rzeczy coś z tyne zabrać, no i z tą ziemią, co nam Hanka puściła, też trzeba będzie coś zrobić. Tobie się całkiem we łbie wszystko pokręciło. Więcej jak 10 lat z babą żyłem, dziecko z nią mam. Gdzie byłeś przez te lata, kiedy mi ją chował i twojego najducha? Tam, gdzie ty mogłeś być, a nie byłeś. Sam żeś przecie powiedział, że mam się żenić z Zośką, jakby cię zabili albo powiesili. Ale mnie nie zabili. Może jest źle odczytywany ten serial. Może go odczytują jako, nie wiem, pochwałę żołnierzy wyklętych, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo ten serial nie traktuje o żołnierzach wyklętych. Ten serial traktuje o człowieku, który znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, w takim, innym okresie, w którym znalazł się świat. Nie jest on ani bohaterem, ani zdrajcą. Jest człowiekiem, który po prostu chce oddychać, chce żyć, chce czerpać tylko świeże powietrze, żeby móc przeżyć. A te wszystkie rzeczy, które robi dookoła, no, jakoś stygmatyzują go i oznaczają, że jest albo bandytą, albo żołnierzem wyklętym, albo jakby. Jo! Brązowej sukienki brakuje! I tego jasnego płaszcza, co go Zośka zeszłej wiosny kupiła. Przepił pewnie. Ale na łachach mi nie zależy. Dogadać się z nim chciałem, żebyśmy wiedzieli, na czym oba stoimy.
O Tomku mówił co? Mówił. Porządny kamień na podmurówkę muszę mieć do nowego roku. A z wiosną trzeba zabudowę się brać. Co, ty nie masz u mnie miejsca? Gdzie ty teraz kamień palny dostaniesz? Porządny kamień na wysoką podmurówkę muszę mieć. Ceglany dom będę stawiał. Popielec był pułkownikiem, bo dorastania było tak przez dwa lata wstrzymane. Popielec, czy popielec był pułkownikiem? Tak, on mi... Tak, chyba był. Był chwilę. Leżał na półce, był, tak. Mieli problem z tym, ponieważ tam... tam jest taka postać grana przez Henia Bistę z Gdańska, który mówił kimś wspaniałego. Niestety już nie żyjącego. No ja nie, ja tylko jeden został w tym filmie, czy coś. Nie wiem, co się stało. Henia Bistę został grał tam takiego kapitana armii. I on tak tego kapitana grał tak, że nie wiadomo było, czy on jest fajny, czy nie fajny. Jedna strona rządowa powiedziała, o, puść mi. Nie, bo to jest niepoprawne, nie, no, Aka nie może tak wyglądać, to niemożliwe, że taki jakiś... No, takie sytuacje były. Fajnie, to był czas, tam zabrało naprawdę cała jada. Garstka przyszedł. Czego on może chcieć? Starych spraw nie musisz się już bać, a i Garstka już nie ten sam. Pochwalony. Sprawę mam do ciebie. Na chwilę ino. Teraz nie żniwa, nie masz co się śpieszyć. Robota zawsze się znajdzie. Co będziemy tak stali? Wejdź. Mogę wejść. Mama, daj coś.